Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Młodzi Przedsiębiorczy, którego partnerem jest ING Bank Śląski oraz Fundacja ING Dzieciom. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Zainwestuj w siebie i u siebie to temat spotkania, którego prowadzącą będzie pani Ewa Duda-Maciejewska. Już za chwilę przekażę jej głos, ale zanim to nastąpi, opowiem o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że zaczynacie z niego korzystać, cieszę się. Witam galaktyczne lamy, super, że jesteście. Możecie tam zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, dajcie mi znać. Ja postaram się gdzieś szybko pomóc już w indywidualnych rozmowach. I nie zabieram więcej czasu. Życzę owocnego spotkania i przekazuję głos pani Ewie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ewa Duda-Maciejewska. Mam przyjemność współpracować z Centrum Edukacji Obywatelskiej od już 4 lat. Z wielką radością zawsze dla mnie. W ogóle jestem praktykiem biznesowym, nie dydaktykiem, od prawie ćwierćwiecza w marketingu, reklamie i komunikacji, ale również od 10 lat w takiej sferze szkoleniowo-treningowej, jak również we współpracy z uczelniami takimi jak Uniwersytet SWPS czy Collegium Civitas. Bardzo dziękuję Państwu za inspirację, ponieważ każde takie spotkanie sprawia, że doszukuje się wspaniałych przykładów, w tym wypadku przedsiębiorczości bardzo młodych osób. Tymi przykładami będę się z Państwem dzisiaj dzielić, jak również narzędziami, które pomogą Państwu dokopać się właśnie takich fajnych, inspirujących pomysłów. Również chciałam podziękować za determinację, bo wiem, że z wielu z Państwa jest teraz w okresie ferii, a ci, którzy nie są, spędzają długie, późne, popołudniowe godziny przed komputerem, więc dziękuję za determinację. Dwie sprawy techniczne. Po pierwsze, mój głos zwykle nie jest taki poważny i ochrypły, ale niestety dopadł mnie wirus, więc gdybyśmy mieli przerwy techniczne, które sprawią, że tutaj będę z boku lub pod stołem kaszleć, to nasza wspaniała moderatorka w tym czasie puści Państwu jakiś wspaniały film, ale może wszystko się uda. A po drugie, proszę się przygotować na pewną klęskę urodzaju, ponieważ będę chciała z Państwem się podzielić takim całościowym metodologią, całościową podejścia do szukania innowacyjnych pomysłów. Znajdą tu Państwo wiele narzędzi, jak i trochę opowieści. Ale proszę się nie martwić, bo ta prezentacja trafi do Państwa rąk, także proszę ją traktować jako inspirację. Materiał do powrotu otrzymają Państwo od Centrum Edukacji Obywatelskiej po naszym seminarium. To zaczynam. Wasze zadanie polega na odnalezieniu pomysłu na własny biznes i napisaniu, czym się chcecie zajmować, jaki jest sens istnienia tego biznesu. Dla kogo stworzycie jakieś nowe pomysły na produkty czy na nowe usługi? Jaką nazwę nadacie? Jaki znak graficzny wpiszecie temu swojemu pomysłu? Skąd wziąć pomysł na biznes? Gdzie go już na pewno zastanawialiście się? Gdzie go poszukiwaliście? Proszę, napiszcie mi na czacie. Widzę, że już ktoś zaczyna pisać. Z pewnością na rynku pracy. Świetnie. Czyli szukanie takich szans, możliwości rozwoju, podpatrywanie, jakie branże są interesujące. Własne zainteresowania. Jak najbardziej. Sami jesteście ogromnymi zasobami zainteresowań, hobby, swoich pasji, obserwacji codziennych. Spotkanie z inspirującą osobą. Jak najbardziej. Nasze drogi mogą się skrzyżować z kimś, kto niespodziewanie nas zainspiruje do nowego spojrzenia na możliwości czy problemy. Świetnie. Szukamy, kto mówi, że się nie da i wbrew temu pokazujemy, że to wszystko jest możliwe.
Dokładnie tak. To są te pierwsze zasoby. Wasz mózg, wasze serca, to są pierwsze zasoby, z których korzystamy. Waszych bliskich, z którymi się spotykacie. Do tych zasobów ja postaram się dodać zestaw narzędzi tak zwanego projektowego myślenia, czyli design thinking. I będziemy mówić o czterech jakby poszczególnych etapach. Po pierwsze narzędzia, które służą nam temu, aby przeanalizować właśnie otoczenie. Tutaj będzie rządziła empatia i będę zachęcała, aby różnymi metodami, różnymi narzędziami otworzyć szeroko oczy, na chwilę zamknąć usta, posłuchać, popatrzeć, zrozumieć drugiego człowieka. Następnym etapem jest na podstawie tej wiedzy stworzenie jakichś innowacyjnych rozwiązań, problemu czy też jakiejś potrzeby. Formułowanie celu i poszukiwanie rozwiązań. Prototypowanie, trzeci etap tego procesu, do którego będę Was bardzo zachęcać. Brzmi dość groźnie na początku, ale postaram się udowodnić, że jest to narzędzie, z którego wszyscy korzystamy od najmłodszych lat. I zakończymy, podzielę się kilkoma historiami, które znalazłam, dla mnie inspirującymi, które pokazują, w jaki sposób opowiadać o swoim pomyśle na biznes, tak, aby zyskać jak najszersze grono sprzymierzeńców. Skąd wziąć pomysł na biznes? To jest pytanie dość przewrotne, bo to trochę jest jak szukanie dziury w całym. Tutaj chciałabym zacząć od historii. Historii Natalii, 17-latki z Warszawy, dziewczyny z krwi i kości, która któregoś pięknego dnia gotowała sobie obiad i poczuła jakiś dziwny dyskomfort. Okazało się, że w skarpetce, bo była bez kapci, ma dziurę, a jej stopa w sposób zupełnie naturalny, przepraszam, staram się kliknąć na tą dziurzastą skarpetkę, w sposób absolutnie naturalny unosi się i wysklepia, uciekając z innej podłogi. To stało się dla Natalii inspiracją, ponieważ miała płaskostopie, miała doświadczenie przechodzenia rehabilitacyjnych ćwiczeń. Skojarzenie to doprowadziło ją do rozwiązania biznesowego i stworzenia skarpetki, która wspomaga taką naturalną, bezinwazyjną rehabilitację. Do Natalii jeszcze będziemy wracać, ale ten przykład będzie nam towarzyszył jako taki impuls czujności. Byśmy pamiętali, że przeciwne zdarzenia, które sprawiają, że się zastanawiamy, że coś jest inaczej niż było, dają nam do myślenia, mogą być świetną inspiracją do tego, aby stworzyć rozwiązanie i pójść w rozwój jakiegoś biznesu, jakiejś usługi czy produktu. Więc będziemy szukać teraz właśnie tej dziury w całym. Aby to robić efektywnie, zastosujemy proces design thinking, którego takim ojcem opatrznościowym jest pan David Kelly. To on ukuł takie właśnie określenie dla tego procesu. To, co jest istotne, zawsze powtarza, że wszystko zaczyna się od człowieka. Zaczyna się od spojrzenia na jego problemy i potrzeby. Napisał świetną książkę, tu obok jego zdjęcia jest ona pokazana, która przekonuje, że wszyscy jesteśmy kreatywni, bo David bardzo w to wierzy, że to nie jest dziedzina tylko i wyłącznie przypisana do ludzi kreatywnych, artystów tego świata, ale że każdy z nas ma w sobie ten potencjał, aby poczuć tą iskrę i za nią pójść. Również jest założycielem szkoły, współzałożycielem szkoły w Stanfordzie, szkoły projektowania, która uczy, jak tą metodologię zastosować w życiu codziennym. Mówię o niej dlatego, że znajdziecie tam też dużo zasobów otwartych, z których można na co dzień korzystać. Ten proces generalnie to jest taka metoda rozwiązywania problemów, której człowiek i jego potrzeby, to, czego potrzebuje, jest w centrum, jest początkiem tej drogi. Następnie patrzymy właśnie na te nasze zasoby, co my w tym kontekście tych potrzeb i problemów jesteśmy w stanie zaoferować,
jak również jest ten element testowania i racjonalizacji, sprawdzenia, czy zasoby są dopasowane do możliwości i jak możemy zaistnieć na rynku z daną usługą lub produktem. Generalnie ten proces składa się z czterech takich podstawowych etapów. Pierwszy etap polega właśnie na zrozumieniu i obserwacji, na tej analizie otoczenia, której ma towarzyszyć empatia. Drugi etap to jest tworzenie rozwiązań poprzez określenie punktu widzenia tego, co chcemy osiągnąć i szukania przeróżnych jeszcze na tym etapie, najbardziej szalonych nawet, sposobów na odpowiedź na ten problem, na tą potrzebę. Następnie tworzymy prototypy, które na razie nas straszą, a na koniec webinarium z pewnością już nie, po to, żeby wrócić do ludzi i we współpracy z nimi wypracować optymalne rozwiązania. I właśnie przejdziemy przez cztery etapy tego procesu. Zaczniemy od, znowu wrócimy teraz na chwilkę do historii. Powiedzcie, ilu z Was miało może rezonans albo tomografię komputerową? Czy ktoś ma takie doświadczenie? Widzę już, że te dwie grupy lub dwie osoby miały, część nie. Będziemy się odwoływać do tego doświadczenia, ale również opowiem tak, żeby można było zrozumieć historię Hanki, 5,5-letniej dziewczyny i fantastycznego inżyniera. Tak był inżynierem zatrudnionym przez GE Healthcare do tego, żeby stworzyć właśnie to niesamowity sprzęt diagnostyczny, który podniósłby poziom precyzji w badaniach takich zupełnie nieinwazyjnych. Dzieckiem Daga była oto ta kosmiczna maszyna. To jest właśnie rezonans magnetyczny, który zaprojektował, który spotkał się z ogromnym poklaskiem zarówno lekarzy, dzięki temu, że dostarczał bardzo precyzyjnych, bardzo dokładnych wyników badań, techników, bo był łatwy w obsłudze. I Doug stwierdził, że przyszedł czas, żeby jakby zebrać śmietankę z tej swojej ciężkiej pracy, udać się do szpitala i popatrzeć, jak ta maszyna faktycznie działa, jak ona dobrze spełnia oczekiwania i potrzeby, jak dobrze odpowiada na problemy lekarzy, z którymi się borykają. Trafił do szpitala dziecięcego, gdzie go przywitali lekarze, gratulując mu tak wspaniałego wynalazku. Rozmawiał z nikami, którzy powiedzieli, że faktycznie maszyna jest prosta w obsłudze i daje niesamowite możliwości i oczekiwali na małą pacjentkę, 5,5-letnią Hankę. Czekali na tą Hankę i zobaczyli, przejdzie korytarzem para rodziców z malutką dziewczynką. Im bliżej byli lekarzy oczekujących na wprowadzenie dziecka do sali diagnostycznej, tym wolniej dziewczynka szła, tym mniej zaczynała mówić i tym bardziej przestraszona była. Gdy rodzice już stanęli w drzwiach i dziewczynka zobaczyła tą maszynę, no to tak się już przeraziła, że w ogóle nie chciała wejść do pokoju diagnostycznego. Doug był wstrząśnięty, bo zupełnie nie tego się spodziewał. Myślał, że idzie do tego szpitala faktycznie zobaczyć, jaki to wspaniały wynalazek, wspaniale spełniający swoje zadania prezentuje i jak faktycznie w codziennym życiu świetnie odpowiada on na potrzeby osób, dla których został stworzony. Niestety, ku zaskoczeniu okazało się, że ponad 80% dzieci, które trafiają na tę diagnostykę, na tomograf, musi dostać środki uspokajające lub też wręcz muszą być uśpione, żeby mogły spokojnie przetrwać to badanie. Był tym zupełnie wstrząśnięty i stwierdził, że najprawdopodobniej projektując to badanie, tą maszynę, nie wziął czegoś pod uwagę. Faktycznie myślał o lekarzach, bardzo dużo myślał o osobach, które technicznie będą obsługiwać tę maszynę. Natomiast nie myślał zupełnie o dziecku. Może gdzieś tam trochę o rodzicach, ale nie dla nich. To dla
obsługi medycznej tworzył ten sprzęt w jego przekonaniu. Trafił do szkoły Stanforda i tam zapoznał się właśnie z myśleniem projektowym, z tym procesem, który zaczyna się od człowieka, i stwierdził, że musi przeprojektować to doświadczenie tak, aby dzieci, którym de facto ta diagnostyka ma pomóc, nie przeżywały tak traumatycznych chwil w czasie diagnozy, ale żeby była ona dla nich takim doświadczeniem, które będzie mogło być powtórzone i nie będzie zalegało jako okropne wspomnienie. Problem, jaki postawił przed sobą, to było to, że dzieci boją się tego badania diagnostycznego i zastanowił się, co moglibyśmy zrobić, aby dzieci nie bały się tego badania. Jak wejść w ich skórę? Jak sprawdzić, jak dla nich wygląda ta maszyna? Co się dzieje na drodze do tego badania? Co dzieci czują i myślą, będąc w środku tej maszyny? Jak to zrozumieć, aby potem móc im efektywnie pomóc? I spróbujmy teraz się z pierwszym ćwiczeniem, taką mapą empatii. Mam nadzieję, że nam się to uda. Teraz poproszę Was, żebyście w czacie napisali, jak myślicie, jakie kroki Hanka przeszła od momentu, gdy dowiedziała się o tej diagnozie, że musi iść od lekarza swojego rodzinnego, że musi iść na takie badanie tomograficzne, nie wiedząc, co to w ogóle oznacza, i aż do momentu, gdy trafiła do tej maszyny. Jakie to były kroki, z którymi się musiała zmagać ta dziewczynka? Dowiedziała się od rodziców w czasie wizyty u lekarza pediatry, że musi iść na taką diagnostykę. Jak myślicie, co działo się dalej? Widzę, że już pojawiają się pierwsze odpowiedzi. Przestraszyła się jak najbardziej. Nie wiedziała w ogóle, o co chodzi. Odczuwała strach przed nieznanym. Bała się. Nie wiedziała, co ją czeka, co będzie musiała zrobić. Była na pewno zdezorientowana. Tak, i rodzice prawdopodobnie próbowali jej tłumaczyć na tyle, na ile mogli, co się będzie działo, jak to będzie. Natomiast absolutnie, jak widzicie, z pełną empatią od razu weszliście w skórę tej dziewczynki, poczuliście ten lęk, ten strach, ten wielki znak zapytania. Zidentyfikowaliście się z tym, co ona myśli i czuje. A jak myślicie na tej drodze od werdyktu, że ma się poddać takiej diagnozie, do samego momentu diagnozy i wyjścia ze szpitala? Który moment był dla niej taki najbardziej ciężki, najbardziej krytyczny, najcięższy? Czy to było wtedy, gdy się o tym dowiedziała? Czy wtedy, gdy weszła do szpitala? Czy wtedy może, gdy zobaczyła maszynę? Czy gdy musiała się na nią... O, dokładnie. Gdy zobaczyła maszynę, gdy czekała na badanie, gdy była przed samym wejściem do tej maszyny. Jak najbardziej. Widzicie, dziękuję serdecznie. Jestem zachwycona, że to się udało w ten sposób zrobić. Jak została sama bez rodziców. Dokładnie tak. To, co teraz na szybko... i gratuluję Wam naprawdę, udało Wam się odtworzyć, to jest tak zwana mapa podróży. Gdy patrzymy na to, próbujemy się zbliżyć do doświadczenia, popatrzeć, czego ludzie potrzebują, z jakimi problemami się borykają w jakiejś sferze. Musimy sobie zadać pytanie, kogo będziemy obserwować i w jakiej sprawie. Tutaj zajęliśmy się Hanką, 5,5-letnią, która miała iść na badanie tomograficzne. Przed badaniem jesteśmy w stanie określić, co czuła, co robiła, co myślała, kto jak próbował jej pomóc, co się działo w szpitalu. Po kolei możemy odtworzyć kroki. Wchodzi, spotyka się z panią pielęgniarką, spotyka lekarzy, właśnie jest przed tą maszyną, musi zostać bez rodziców. Świetnie to odkodowaliście. I co się dzieje po badaniu? Zwykle w takiej mapie obrazujemy ten element, co się dzieje przed, w trakcie danej sprawy, danego problemu i po. Identyfikujemy taki punkt krytyczny i gdy jesteśmy w stanie już go określić, wtedy jest nam bardzo łatwo przejść do takiego zobrazowania właśnie
co w tym momencie się dzieje, co my naszą inwencją, naszą pomysłowością możemy zmienić. Jeżeli Hanka nie chce wejść do tego pokoju diagnostycznego, nie chce wejść do maszyny, mówi, że się boi, myśli, że nie rozumie, dlaczego tam ma być sama. Tak? Te emocje są barierą do przeprowadzenia diagnostyki. Już wiemy, o jakim momencie mamy myśleć i wyjść krok do przodu, aby zacząć myśleć o rozwiązaniach. Takie precyzyjne określenie, co chcemy rozwiązać, jaką potrzebą albo barierą się stykamy. Taka podróż nam pomaga właśnie wychwycić ten moment i go precyzyjnie określić. Jesteśmy w stanie pójść krok dalej. Ta prosta mapa empatii, zachęcam Was też do korzystania z niej, była stworzona przez projektantów firmy IDEO, o której właśnie wspominałam, ponieważ ona nas zmusza do myślenia nie tylko o tym, co widzimy, że ktoś robi, co on mówi, ale również wywnioskowania, jak on się wtedy czuje i co myśli. Bo ta sfera emocjonalna pozwala nam na wymyślenie pomysłu, który lepiej odpowiada na potrzeby ludzi. Ta mapa podróży pomaga po pierwsze zrozumieć i zdiagnozować, jakie doświadczenia człowiek ma w danym momencie. Pozwala porównać, jak te jego doświadczenia wyglądają, a jak powinny wyglądać, żeby nie tworzyć jakichś barier czy problemów. I daje nam szansę na zidentyfikowanie tego momentu, który chcemy przeprojektować, aby zmienić to końcowe doświadczenie i zakomunikować zmiany, takie, które są istotne z punktu widzenia osoby, której to doświadczenie dotyczy. Bo właśnie dzięki naszej empatii, dzięki temu, że potrafiliście wejść w skórę tej dziewczynki, dzięki temu, że zrozumieliście jej potrzeby i problem, jesteśmy już o krok od rozwiązania. Takie mapy podróży mają przeróżne formy, natomiast zazwyczaj na osi X-ów pojawiają się kroki, etapy w pewnym procesie, nad którym się zastanawiamy, pewnej sprawy, której dotyczą, a na osi Y-ów mamy aktywności, co robi, co myśli, czuje osoba, której się przyglądamy. Jak również zwykle możemy, przepraszam, sobie odnotować elementy takie, które są bardzo pozytywnym doświadczeniem i są negatywnym doświadczeniem, tym, które możemy zmienić, gdzie powstają problemy i potrzeby, na które na dzień dzisiejszy nie ma rozwiązania. Żeby nie straszyć jakimiś strasznymi modelami, wystarczy biała kartka papieru, Wy i Wasza wnikliwość i nasze, naprawdę, nie wiem jak świat wyglądał bez post-itów jakiś czas temu, ale te kartki, których pozycje możemy zmieniać, dowolnie, nie burząc całości, bardzo są pomocne w budowaniu takiej mapy i dzieleniu się obserwacjami. Wróćmy do naszego projektanta, naszego inżyniera i Hanki. Nasz inżynier sam nie miał dzieci, nie miał rodziny, nie miał takich osobistych doświadczeń, więc musiał poszukać sprzymierzeńców. To byli dzieci i ich rodzice, to byli pracownicy muzeum, bo stwierdził, że to są instytucje, które bardzo są nastawione na dzieci i wykazują się takim głębokim zrozumieniem emocjonalnych potrzeb dzieci. Oczywiście lekarze i obsługa techniczna. Po pierwszej burzy z dziećmi Doug stwierdził, że niesamowite, nie mógł uwierzyć, że on w ogóle pominął dzieci, projektując tę maszynę. Bo dzieci są pełne pomysłów. Dzieci pokazały mu drogę wyjścia i prostego rozwiązania problemu, który nie wymagał niesamowitych inwestycji i nakładów pieniężnych, bo wyobraźnia dziecka i wrażliwość dziecka pokazały mu, że cały ten proces, cała ta procedura diagnostyczna może stać się po prostu podróżą i wykorzystując naturalną ciekawość dzieci, zaprosić je do współuczestnictwa w tej podróży. Te pokoje diagnostyczne zostały udekorowane elementami sprzyjającymi budowaniu takiego nastroju podróży. W niektórych również zainstalowano dodatkowo elementy dźwiękowe, elementy aromaterapii, tak aby jak
bardziej, najlepiej zainscenizować to doświadczenie podróży i zaprosić dzieci do uczestnictwa. Tak? Na przykład, że dzieci właśnie wchodzą do łódki, która się będzie huśtać, tam mają być nieruchomo, żeby łódka się nie wywróciła, i będą pływać po oceanie w czasie tej podróży i dalej prowadzona narracja. To rozwiązanie wydaje się banalnie proste w momencie, gdy się już je widzi. Właściwie trudno uwierzyć, że tak ogromne zasoby intelektualne i techniczne zostały zaprzężone w stworzenie tej metody diagnostycznej dla dzieci bez pomyślenia o ich potrzebach i o tym, jak to doświadczenie powinno wyglądać, żeby dzieci komfortowo się czuły w czasie takiej diagnostyki. I zazwyczaj tak właśnie jest, że jak znajdziemy rozwiązanie, to ono wydaje się naturalne i może dla niektórych banalne, ale niezwykle potrzebne i zmieniające faktycznie to, czego doświadczamy, zaspokajające potrzeby, przełamujące bariery. Kolejne dziecko, które widział Doug, które szło na taką diagnostykę i było w ten sposób przygotowywane do tej przygody, powiedziało po wyjściu: mamo, tato, możemy tu wrócić jutro? I wtedy Doug wiedział, że naprawdę tak niewielkimi nakładami finansowymi przyczynił się do tak pozytywnego wpływu na życie tych dzieci. I teraz tylko 2% dzieci w tym szpitalu musi być poddawane jakimś tylko usypianiu lub podawaniu środków uspokajających, wtedy gdy diagnostyka wymaga absolutnie pełnego bezruchu. Ale zobaczcie, jak kolosalna zmiana. 9 na 10 dzieci tego potrzebowało, a po wprowadzaniu tych innowacyjnych, ale jakże prostych w zasadzie rozwiązań, jedynie 2% dzieci zostaje poddawane dodatkowym medykamentom. To również dla szpitala oznacza niższe koszty, ponieważ nie trzeba mieć anestezjologa, nie są potrzebne dodatkowe leki i procedura trwa krócej. Uważność i empatia to jest ta najlepsza inspiracja, która powinna nas prowadzić w poszukiwaniu rozwiązań. Bo gdy projektując jakąś usługę czy produkt, zapominamy o tym, kto z niej ma korzystać, wtedy prowadzimy do absolutnie nieoczekiwanych rezultatów. A chodzi nam o to, żeby proces poszukiwania rozwiązania jednak w centrum miał człowieka, bo to on jest odbiorcą waszej pomysłowości i innowacyjności. Posłuży ta historia, abyście pamiętali, żeby zawsze wracać do człowieka, nawet jeżeli od niego nie zaczynacie, bo już macie jakiś pomysł w głowie od razu, tak jak nasza Natalia ze skarpetką, to wrócić do człowieka i w dialogu z nim, w obserwacji, w porozumieniu wypracowywać rozwiązanie. Inną metodą, oprócz tej mapy podróży i mapy empatii, która jest świetną metodą, żeby się dzielić swoimi obserwacjami, gdy pracujecie w zespole, są takie proste narzędzia, które pomagają wam, zanim zbierzecie się i będziecie się dzielić tymi spostrzeżeniami, to je dokumentować. Pierwszym takim narzędziem jest dziennik filmowy lub zdjęciowy, ponieważ materiały wizualne pomagają nam zobaczyć więcej. Wy w danej sytuacji będziecie widzieć jedną sprawę, będziecie o niej opowiadać, a wasi koledzy mogą zobaczyć jeszcze coś ciekawego. Także zachęcam do tego, abyście przyglądając się ludziom, dokumentując pewne ścieżki ich zachowań, obszary, gdzie poszukujecie rozwiązań ich problemów, żebyście dokumentowali te obserwacje. Warto stać się cieniem i po prostu w sposób cichy i bezinwazyjny, nie wtrącając się w to, co się dzieje, poobserwować, co się dzieje w sytuacji, która was interesuje. Kolejnym, już wymagającym nieco narzędziem jest podróż, czasami nazywana jako wielkie safari. Po polsku powiedzielibyśmy, że wejdźmy w cudze buty, po to, żeby na własnej skórze doświadczyć tego momentu, w którym znajdujemy jakąś niezaspokojoną potrzebę lub znajdujemy jakąś barierę.
gdy poczujemy na własnej skórze ten moment, lepiej zrozumiemy, jakie rozwiązanie może przynieść faktycznie pozytywną zmianę. Kolejnym takim narzędziem jest docenianie różnic. Bardzo często w badaniach, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, posługujemy się średnią, która jest użytecznym narzędziem, ale często prowadzi też w ślepy zaułek. W badaniach jakościowych też szukamy próby reprezentatywnej. Natomiast ja Was zachęcam do tego, żebyście trochę pod prąd poszukali w tych ekstremalnych różnicach. Czyli warto rozmawiać z tym, kto żyje zarówno sam, jak i w rodzinie. Zarówno z mężczyznami, jak i z kobietami. Zarówno z kimś, kto czuje, że nie ma problemu i świetnie radzi sobie w jakiejś sytuacji, bo on może przynieść nam inspirujące rozwiązania, jak i z tym, kto ma problem i tkwi w miejscu i nie potrafi z niego ruszyć. Szukajcie takich przykładów skrajnych, wcale nie tego środka i przyglądajcie się im, bo jeden przykład może Was zainspirować do poszukiwania rozwiązania, bo jesteśmy jako ludzie bardzo pomysłowi w budowaniu rozwiązań, w zderzeniu z przeszkodami, których doświadczamy w codziennym życiu. Z drugiej strony właśnie w identyfikowaniu tego problemu czy potrzeby, na którą możecie znaleźć rozwiązanie. Nie zakładajcie, że wiecie, że na przykład jeżeli wymyślicie, że chcecie dla swoich rówieśników stworzyć produkt lub usługę, nie zakładajcie, że oni są dokładnie tacy sami jak wy i że wiecie. Pytajcie. Nawet jeśli usłyszycie coś, co się zgadza dokładnie z waszym doświadczeniem, ugryźcie się w język i pytajcie, a dlaczego tak jest? A co tu się dzieje? A co o tym myślisz? A jak się zachowujesz? Postarajcie się poznać uczucia i emocje i obserwujcie swoich rozmówców. Bo czasami język ciała powie nam więcej niż słowo. Słuchajcie uważnie i zbierajcie od nich historię. Bo każdy z nas widzi nieco inaczej. Tutaj pokażę Wam film, który jest filmem dość starym, bo z 1986 roku. Filmem absolutnie komercyjnym, ale myślę, że w sposób bardzo przekonujący pokazuje, że warto dzielić się swoimi obserwacjami, warto słuchać się uważnie, bo każdy z nas znajdzie w danej sytuacji coś nieco innego. An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Także jak widzieliście, na pozór sytuacja była oczywista, ale już w drugim ujęciu widzieliśmy, że osoba stojąca i widząca to z innej perspektywy widziała coś zupełnie innego. I dopiero nałożenie tych różnych perspektyw pokazało, że to nie był napad rabunkowy, tylko chłopak biegł, bo widział, że ktoś ma nad sobą cegły i te cegły za chwilę mogą go skrzywdzić i chciał go uratować. Podsumowując tę część. Pamiętajcie o mapie empatii i o tej metodzie podróży. Przepraszam, muszę tutaj troszkę. Pamiętajcie o tym, że liczy się punkt widzenia i gromadząc wiedzę, zarówno patrzcie na potencjalnych klientów, na ich doświadczenia z konkurentami lub ich pomysłowość, jak teraz zaspokajają potrzebę, której nie zaspokaja żaden przedsiębiorca. Jak radzą sobie z barierą, której nikt nie pomaga im rozwiązać. Pomyślcie o zasobach, które macie wy oraz wasi sprzymierzeńcy, wasi bliscy. I te trzy perspektywy nałożone na siebie na pewno doprowadzą was do pomysłowego rozwiązania. Pamiętajcie o tych narzędziach,
które wspierają naszą empatię. Każdy będzie miał inne, które wpadło mu w oko i które chciałby zastosować. Absolutnie nie stosować ich wszystkich. Wybierzcie te, które uznacie za najbardziej dla Was funkcjonalne. Bo one mogą nam pomóc. Na przykład, tak jak tym chłopakom, którzy wymyślili kostkę koncentracji. Zauważyli i sami doświadczyli, że mają nerwowe tiki, że do tego, aby się skoncentrować, muszą ruszać długopisem, muszą go włączać i wyłączać, stukać czymś, kiwać się na krześle, a jednocześnie zdawali sobie sprawę z tego i dostawali takie systemy ze świata zewnętrznego, że to jest denerwujące, że to przeszkadza innym. Pomyśleli, jak pomóc takiej osobie, tak ogarnąć swoją potrzebę i swoje odruchy, aby nie były kłopotliwe dla osób z zewnątrz. Wymyślili taką kostkę, wsadzili na Kickstartera, zebrali fundusze na wprowadzenie tej prostej innowacji w życie. Albo taki przykład. Od ulubionej gry, którą może niektórzy z Was znają, World of Mine, która była grą kooperacyjną, komputerową, do planszówek. Wydawałoby się, że w dzisiejszym świecie, w momencie, gdy jakiś pomysł ujrzał światło dzienne w postaci gry komputerowej, to tworzenie gry planszowej jest pewnego rodzaju uwstecznieniem się, które nie znajdzie poparcia. Polscy projektanci, para chłopaków, dostała pozwolenie od twórców tej gry komputerowej na zrobienie planszówki i postawili sobie za cel zebranie 20 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, nie, 40 tysięcy funtów na realizację takiej, na stworzenie takiej gry, wyprodukowanie. Zebrali, jak widzicie, absolutnie nie do pomyślenia kwotę, która przerosła ich najśmielsze oczekiwania i pokazała, że nawet tak proste rozwiązania, które wydawałyby się, że są cofnięciem się. Gra komputerowa, a tu gra planszowa. Oni znaleźli grono pasjonatów, którzy byli tym zainteresowani. Potem się okazało, że to grono jest znacznie większe, niż oni kiedykolwiek przypuszczali. Zachęcam Was do tego, żeby wejść na Kickstartera i zobaczyć, jak chłopcy opowiedzieli, panowie, mężczyźni opowiedzieli o tym pomyśle, jak ta opowieść była skonstruowana, dzięki czemu uzyskali aż takie poparcie. Myślę, że zauważycie, jakie były elementy ich sukcesu. A co Wy lubicie robić? Tutaj mamy przykład dziewczyny, 13-latki, która oczywiście lubiła wysyłać teksty, korzystając ze swojego telefonu komórkowego, posługiwać się emotikami, ale również taką inwencję swoją miała, że wprowadziła dźwięk do tych emotikonów, które wysyłała. Okazało się, że cieszyły się one ogromną popularnością i że zgłaszały się do niej osoby mówiąc, ja też bym chciała mieć tego typu możliwość. Dziewczyna przy wsparciu swojej mamy, miała szczęście, bo miała wujka dźwiękowca, stworzyła zestaw takich podstawowych 50 emotikonów. Również ten pomysł przedstawiła na takiej stronie crowdfundingowej. Zdobyła fundusze i wprowadziła go w życie. Gdy wprowadziła go w życie i produkt zyskał popularność, okazało się, że również biznes jest zainteresowany posiadaniem takich dźwiękowych emotek. Na przykład zgłosiło się do niej GE, które chciało stworzyć dźwięk atomu do swoich programów komputerowych i stron edukacyjnych, które tworzyli. Więc szukajcie, tak jak intuicyjnie mówiliście, będziemy szukać w sobie, w swoim hobby, w swoich zainteresowaniach. Te zainteresowania i Wasze umiejętności, i umiejętności Waszych bliskich mogą być kluczem do sukcesu. Bo taki innowacyjny pomysł to też jest dobry początek drogi. Nie musicie zaczynać od obserwacji, jeśli już macie jakiś pomysł, ale z tym pomysłem musicie wrócić do ludzi, żeby zobaczyć, czy powinno on ulec jakimś zmianom. Bo gdy wiecie już dla kogo i jak chcecie co zrobić, warto jest pomyśleć, czy na pewno to rozwiązanie, które mamy, jest najlepsze na świecie, czy w pełni odpowiada
oczekiwaniom i potrzebom osoby, dla której to tworzymy. Bo to zauważenie możliwości rozwiązania jakiegoś problemu, czy możliwości odpowiedzenia na jakąś potrzebę, jest impulsem dla naszej kreatywności. Tak jak Natalia na początku miała po prostu doświadczenie dziurawej skarpety, która sprawiła, że jej stopa się wysklepiła. Przypomniało jej się, że takie ćwiczenia wykonywała na czasie rehabilitacji płaskostopia. To ten pomysł może być zrodzony z własnego doświadczenia, tak jak w przypadku również Jasia, który od 5 roku życia nosił okulary. I uważał je za coś absolutnie oczywistego. Chodząc do szkoły, również chodził na zajęcia taekwondo i w czasie jednego ze sparingów jego okulary zepsuły się, połamały. Przez kilka dni chodził do szkoły bez okularów i okazało się, że po prostu nie może się uczyć. To dało mu do myślenia. Zastanowił się, jak to możliwe. To była rzecz tak oczywista w moim życiu, nad którą w ogóle się nie zastanawiałem. Czy są też dzieci, które nie mają okularów i przez to nie mogą się uczyć? Okazało się, że owszem, są miliony ludzi, którzy noszą okulary, około 100 milionów, 700 milionów dzieci natomiast i osób dorosłych powinno nosić okulary, a po prostu ich nie ma, ponieważ ich na to nie stać. Jaś zauważył również, że osoby, które wymieniają okulary, nie bardzo wiedzą, co z nimi potem zrobić. Zazwyczaj te okulary lądują w szufladzie i pokrywają się kurzem lub są wręcz wyrzucane. Stwierdził, że chce zbierać te okulary. Zaczął zbierać od rodziny i znajomych po to, żeby je wysyłać w paczkach do dzieci, które tych okularów potrzebowały. Przerodziło się to w ogromny pomysł. Zyskał ogromną popularność i w ciągu 7 lat zebrał prawie 50 tysięcy takich okularów i wysłał do dzieci. Ich wartość jest wyceniana mniej więcej na 2 miliony dolarów. To nie te miliony są istotne, tylko te 50 tysięcy dzieciaków, które mogą się uczyć dzięki temu, że mają okulary. Wydawałaby się sprawa banalna. Gdyby nie to zdarzenie z taekwondo, to osobiste doświadczenie, Jasiek nie zauważyłby w ogóle możliwości takiej zmiany. A teraz ją wprowadzi. Waszym celem na etapie wymyślania pomysłu na biznes jest stworzenie jak największej ilości takich pomysłów. Wymyślenie różnych grup ludzi, dla których możemy coś zmienić w ich życiu w sposób wartościowy i użyteczny. Jak to możemy zrobić? Czasami intuicja nam podpowiada rozwiązania, bo z własnego doświadczenia to wiemy. Czasami historie opowiadane przez innych, a czasami musimy usiąść w gronie znajomych i przyjaciół i na przykład zastosować takie narzędzia, jaką jest burza mózgów, które doskonale na pewno znacie. Zasady burzy mózgów też na pewno znacie, że nie wolno się krytykować, że im bardziej szalone pomysły wdrażamy, tym lepiej, że zapisujemy każdy pomysł, bo na tym etapie każdy jest dobry i nie oceniamy się wzajemnie, nie komentujemy. Bo liczy się ilość pomysłów, a nie ich jakość. Ja do tego znanego dla Was narzędzia chciałabym dodać 3 elementy, które są stosowane przez Davida Kelly w IDEO i w Stanfordzie. Są również, wydawałoby się banalne, ale bardzo skuteczne. Po pierwsze, wyjdźcie od pytania, jak moglibyśmy coś zmienić. To pytanie jest optymistyczne i od razu nastawia nas na poszukiwanie rozwiązania. Nie mówcie, mamy problem taki i taki, tylko powiedzcie sobie, jak moglibyśmy sprawić, że Hanka nie będzie się bała diagnostyki tomograficznej, a dzieci, które nie mają okularów, będą nie miały, a osoby z płaskostopiem będą mogły codziennie w sposób naturalny rehabilitować się. I słuchajcie się uważnie i wspierajcie swoją pomysłowość. Budujcie na pomysłach innych. Ja zauważyłam, że często mamy taką tendencję do zamykania się w swoim pomyśle, do wyczekiwania momentu, kiedy my możemy powiedzieć i rzucenia na stół swojego pomysłu.
a spróbujmy uważnie słuchać i powiedzieć, faktycznie to jest ciekawe, a do tego można by jeszcze. Budując na swoich pomysłach nawzajem, będziecie w stanie dojść dalej. I w czasie burzy mózgów wykorzystujcie różne środki wyrazu. Nie tylko słowa, nie tylko rozmawiajcie. Pokazujcie sobie obrazy, pokazujcie sobie filmy, pokazujcie referencje dźwięków. Im więcej zmysłów poruszycie w czasie takiej burzy, tym większe, lepsze będą jej efekty. No to zabawmy się teraz szybciutko w taką burzę mózgów wideo. I zmierzmy się z problemem pod tytułem w ZOO 20% spada liczba zwiedzających. Napiszcie mi szybko, jakie widzicie takie zupełnie spontaniczne i szalone rozwiązania, jak można by zmienić tą sytuację. Więcej reklam. Okej, jak najbardziej. A do tego co moglibyśmy? Tańsze bilety wprowadzić. Nowe usługi, urodziny w ZOO. Do tego wprowadzić możemy oferty specjalne, obniżki. Więcej zwierząt może się pojawić, ciekawsze zwierzęta, bardziej atrakcyjne pokazy, możliwości, atrakcje dla dzieci. Fantastycznie. A jak moglibyśmy zwiększyć o 20% liczbę osób odwiedzających nasze ZOO? Ja poddam taki pomysł. Gdybyśmy otworzyli na przykład klatki w czasie, gdy zwierzęta w nich nie siedzą i te miejsca wybiegu i zrobili z nich wielki plac zabaw. Co jeszcze do tego moglibyśmy wymyśleć z bardziej szalonych pomysłów? Konkurs z nagrodami dla najczęściej odwiedzających. Tak, a do tego dla tych, którzy najdłużej wytrzymają w klatce lwa. Karmienie zwierząt, fantastycznie. Z jednej strony możemy wykorzystać miejsce, gdzie ich nie ma, ale też wykorzystać kontakt ze zwierzęciem. Przebierać się, jak najbardziej. Fantastyczna zabawa by nas czekała. Nocne ZOO. Walka z tygrysami. No właśnie, sami widzicie, że postawienie nie problemu, tylko możliwości i rozpoczęcia od bardzo szalonego stwierdzenia wejdźmy do klatki, powoduje, że nagle otwiera nam się wiele dróg, o których na początku nie myśleliśmy. Biedne zwierzęta. Nie, myślę, że zwierzęta bardzo by się cieszyły, gdyby zostały uwolnione, nakarmione i zaopiekowane. Czyli jak doświadczyliście to ekspresowo na własnej skórze, to pytanie, jak moglibyśmy, zamiast formułowania problemu, pokazuje na wstępie, że rozwiązanie jest możliwe. Tak nam ustawia sposób myślenia, że my nie mówimy o nie wiem, to trudne, tylko od razu nastawiamy się na szukanie rozwiązania. Sugeruje też, że jest wiele możliwych takich rozwiązań. Jasno wskazuje, w jakim obszarze chcemy szukać. Tak? Jak moglibyśmy sprawić, że więcej osób tam przyjdzie? Co moglibyśmy zrobić, żeby osoby z płaskostopiem częściej trenowały i szybciej osiągały lepsze rezultaty? Co moglibyśmy zrobić, żeby Hanka się nie bała? Badania tomografem. Ważne jest to, żeby precyzyjnie określić przestrzeń poszukiwań. I wzajemne wsparcie. Bo gdy zaczynamy budować na swoich pomysłach nawzajem i wstrzymujemy krytykę, to również powoduje w sposób naturalny, że tych pomysłów pojawia się więcej i pojawiają się ciekawsze. Kolejną taką metodą, z której warto skorzystać, jest, przepraszam, nie znalazłam polskiego, lepszego odpowiednika terminu mashup niż miksowanie. I to jest taka metoda, kiedy wybieramy dwa obszary pozornie ze sobą zupełnie niezwiązane i w bardzo krótkim czasie próbujemy znaleźć jak najwięcej skojarzeń pomiędzy nimi. Łączymy je ze sobą w pary, próbując wymyślić jak największą ilość nowych rozwiązań. Tutaj na zdjęciach widzicie telefon, który jest golarką, szczotkę przypiętą do psa, solniczkę w pierścionku, czy też grzebień zrobiony z karty kredytowej. Oczywiście to są przykłady absolutnie szalone. Po to je tutaj zestawiłam, żeby ta metodologia kojarzyła Wam się z zestawianiem pozornie niezwiązanych ze sobą elementów.
A teraz przykład z życia wzięty. Co wspólnego ma pit stop Ferrari, w którym, jeżeli oglądacie wyścigi Formuły Pierwszej lub też mieliście, słyszeliście o nim, jest to takie miejsce serwisowe, w którym ogromna ilość, tak jak widać na zdjęciu, osób w bardzo krótkim czasie musi dokonać przeglądu serwisowego, wymienić na przykład opony i w maksymalnie krótkim czasie wypuścić pojazd z powrotem na tor wyścigowy. Co ma wspólnego pit stop Ferrari z szpitalem dziecięcym? Pozornie wydawało się, że wydawać się może, że absolutnie nic. Natomiast lekarze ze szpitala dziecięcego skonfrontowali zostali z takim problemem, że zauważyli, że izba przyjęć w tym ich szpitalu to taka operacja na auto. Zgadza się, można znaleźć tutaj analogię, gdy zestawi się dwa światy. Dokładnie tak. Lekarze powiedzieli, nasza izba przyjęć to totalny chaos. Tyle rzeczy dzieje się naraz i tyle osób naraz działa przy jednej osobie. To zupełnie tak, jak w pit stopie Formuły Pierwszej. W ekstremalnie krótkim czasie oni też muszą załatwić bardzo wiele osób, bardzo wiele różnych czynności, które mają doprowadzić do jednego, do wypuszczenia samochodu, a tu do takiego zdiagnozowania i przygotowania dziecka, żeby mogło dostać adekwatną opiekę dalej. Jak moglibyśmy wykorzystać te doświadczenia w zarządzaniu przyjęciami pacjentów na izbie przyjęć? Okazało się, że inżynierowie z Formuły Pierwszej przyjęli tę propozycję współpracy i spojrzenia na ten moment przyjęcia w izbie przyjęć z wielką serdecznością i empatią i pomogli przeprojektować te procesy tak, aby spadła ilość błędów technicznych na izbie przyjęć i spadła ilość pomyłek wynikających z tych emocji i nerwów i tego bałaganu, który się dzieje dookoła w tamtym miejscu. Te efekty były niesamowite. 42%, o 42% spadła ilość błędów technicznych, o 49% spadła ilość błędów wynikających z pomyłki człowieka. Fantastyczny rezultat zestawienia dwóch światów i popatrzenia, gdzie one mogą, gdzie doświadczenia z jednego świata mogą komplementarnie wspierać przeprojektowanie nowych doświadczeń w innym świecie. Kolejna metoda to jest zadanie sobie prostego pytania. Jak w tej sytuacji problem rozwiązałby ktoś zupełnie nie z tego świata. Jeżeli weźmiemy firmę Google, przyłożymy do świata, dajmy na to właśnie usług szpitalnych, tak jak przyłożono Formułę Pierwszą. Nike, IKEA, Facebook, jakąś firmę, którą wszyscy dobrze znamy i rozumiemy, spróbujmy przyłożyć do problemu czy do potrzeby, dla której chcemy znaleźć rozwiązanie. Lub też kogoś, kogo znamy, kto jest bardzo charakterystyczną osobą i radzi sobie w określony sposób sytuacja. Lub po prostu zastanówmy się na przykład, jaki taborek mogłaby zaprojektować wasza babcia. Jeśli tak spojrzymy na sposób projektowania, nagle mogą nam wyjść absolutnie zaskakujące, fantastyczne rozwiązania, na które bez przyłożenia tej zupełnie nieprzystającej do tego świata osoby nie przyszłyby nam na myśl. Także pamiętajcie, żeby mówić o nie problemach, tylko o możliwościach, żeby wspierać swoje pomysły wzajemnie, żeby łączyć światy pozornie nieprzystające i zastanowić się, jak poradziłby sobie ktoś dla nas znany i charakterystyczny w takiej nietypowej dla nich sytuacji. Sprawdzę, jak stoimy z czasem. Musimy przyspieszyć, ale przechodzimy do części dotyczącej prototypowania, do którego mówiłam, że będę Was bardzo zachęcać i które postaram się straszyć. Prototypowanie to nic innego jak rzeczy, które od dzieciństwa sami robiliśmy, bawiąc się, tworząc coś z niczego. Lego akurat
jest absolutną ikoną, jeśli chodzi o budowanie prototypów. Oni nawet sami stworzyli zestawy klocków i sposób postępowania, który ma pomagać bardzo poważnym biznesmenom w prototypowaniu rozwiązań i na odpowiadających nowym potrzebom lub rozwiązujących problemy. Oni stworzyli taki profesjonalny system. Ja jeszcze mam szczęśliwie, bo mam córkę, mnóstwo klocków Lego, z których korzystam na wielu zajęciach. Z wami niestety teraz nie mogę tego zrobić, ale pamiętajcie, że tak proste rzeczy jak klocki, które mamy pod ręką i które wykorzystywaliśmy jako dzieci do budowania świetnych prototypów zamków i mostów zwodzonych i rakiet kosmicznych mogą nam posłużyć również w tym momencie. Bo siła doświadczenia jest niezastąpiona. Danie nawet bardzo prostych elementów do ręki po to, aby zacząć opowieść o waszym związaniu, aby nakłonić kogoś do wejścia w rolę i sprawdzenia, czy to odpowiada jego potrzebom, jest niezastąpione. W tej bardzo poważnej firmie, która pracuje z bardzo, bardzo poważnymi zleceniami, tak wyglądają prototypy. To jest na przykład marker przyklejony do puszki po filmie i klamerki do prania. Prototyp powstał tak prosty po to, aby nie posługiwać się opisem, coś będzie przypominało pistolet, bo to od razu łącza zupełnie inny i niepotrzebny system skojarzeń. Posłużyli się tak banalnym prototypem, który doprowadził ich do rozwiązania dotyczącego bardzo konkretnego sprzętu medycznego. Rysunki, tak zwane storyboardy. Na środku widzicie makietę telefonu z prosto narysowaną, użyteczną rozwiązaniem aplikacji. Lub też po prawej stronie mamy dziewczynę, która odgrywa scenkę po to, aby uzmysłowić, jak ma wyglądać nowe doświadczenie czy nowa usługa. Bo w tej firmie mówi się, że tak jak obraz jest wart 1000 słów, tak prototyp jest wart 1000 spotkań, bo on pozwala zacząć rozmowę i pozwala tworzyć we współpracy z odbiorcami nowe rozwiązania. Prototyp wcale nie musi być prawie gotową rzeczą, wręcz przeciwnie. To jest tylko pomysł i początek rozmowy. Tak go traktujcie. To jest tylko pretekst do tego, aby pójść dalej. Odgrywajcie scenki, aby zobrazować doświadczenie i zachowanie. Trzymajcie się prostych rozwiązań, żeby nie marnować czasu na zbędne detale. Na nie będzie czas później. Przyjrzyjcie się różnym scenariuszom. Wcielajcie w różne role po to, aby właśnie zacząć rozmowę. Nie traktujcie prototypu jako prawie gotowe rozwiązanie, tylko jako pretekst do rozmowy. Prototypy mogą przyjąć przeróżne formy. Możecie je robić z jakichś elementów fizycznych. Mogą to być po prostu jakiś, tak jak mock-up telefonu, był jakiś zainscenizowane scenki, w których wy odgrywacie pewną rolę, tak jak w teatrze. Mogą to być rozpisane po kolei pewne sytuacje, ale również to, nad czym, co dostaliście z Centrum Edukacji i nad czym musicie myśleć, czyli ten model biznesowy, tą tabelę, traktujcie jako prototyp i siądźcie do niej od początku, uzupełniajcie ją swoimi spostrzeżeniami, przetwarzajcie ją, nie siadajcie do tego modelu biznesowego na samym końcu. Traktujcie go jako formę prototypu, z którą będziecie wypracowywać finalny produkt. Słowa są naprawdę wymagające dla odbiorcy. I dlatego was zachęcam do robienia prototypów, że gdybym wam powiedziała, tak, przeczytała teraz tekst, proszę sobie wyobrazić małe urządzenie, które stoi na stole lub na stoliczku nocnym, włączone do normalnej linii telefonicznej, a w ciągu dnia prosi o odpowiedzi na krótką listę prostych pytań. Proste urządzenie z czterema klawiszami, już pewnie straciłam waszą czujność i trudno wam połapać się, o co mi chodzi. Dlatego tak bardzo pomocne jest zrobienie nawet prostej makiety lub odegranie prostej scenki, która pomoże doświadczyć naszego pomysłu, choć w części, bo
te słowa mogą sprawić, że ktoś wyobrazi sobie coś zupełnie innego. A im więcej bodźców, im więcej elementów wpływających na różne zmysły wykorzystamy w szukaniu informacji, czy ten nasz pomysł odpowiada na potrzebę, tym lepiej. I naprawdę nie należy się bać prostoty. Tutaj David Kelly właśnie stoi i patrzy na prototyp aplikacji internetowej dla Nickelodeonu, ważnej telewizji, która spróbowała zrobić, wymyśleć program z wykorzystaniem, aplikację telefoniczną z wykorzystaniem Elmo dla małych dzieci. Elmo uczył je podstaw, podstawowych literek, podstawowych cyfr. Tak wyglądał prototyp i bardzo dobrze podziałał, pozwolił stworzyć nowe użyteczności, nowe rozwiązania, nowe pomysły powstały na scenariusze takich spotkań dla dzieci. Także, aby stworzyć prototyp, jesteście potrzebni wy i papier i ołówek. Prototyp to jest tylko skrót do doświadczenia, pretekst do rozmowy. Używajcie prostych materiałów, które będą mogły nadążyć za waszymi pomysłami, żeby one nie wymagały od was niezwykłej precyzji czy dokładności. Pamiętajcie o prototypach i spróbujcie, wymyślając wasz pomysł biznesowy i dopracowując go, właśnie stworzyć prototyp, aby uzyskać informacje od potencjalnych odbiorców, jak oni widzą ten pomysł, jak na niego reagują. Może to dadzą wam jeszcze ciekawe pomysły na dopracowanie. Prototyp pomaga urealnić nasze pomysły. Bo gdyby ktoś chciał, ten architekt, który z pasji do naturalnego środowiska dał pracę ogrodnikom, ramiarzom i dekoratorom, gdyby on chciał opisać to, że chciałby wykorzystać mech z lasu do stworzenia takich obrazów, do powieszenia na ścianie, daleko by mógł nie zajść, bo nasza wyobraźnia jest ograniczona. Zrobił pierwszy prototyp, bardzo żywo podziałał na wyobraźnię sprzymierzeńców, jak i odbiorców. Gdy słyszymy na przykład skrawki materiałów, nieużywane monety, gips dentystyczny, są to bardzo dziwne pomysły, bardzo dziwne skojarzenia, wcale niekoniecznie przynoszące nam na myśl jakieś atrakcyjne wizualnie rozwiązania. Tymczasem to są rozwiązania, są zabawki dla dzieci, to są zawieszki personalizowane ze starych monet, to jest gips dentystyczny, który w bardzo prosty sposób pozwala stworzyć pamiątki niezwykłe, utrwalające chwile, momenty tutaj akurat w życiu malusieńkiego dziecka, który zmienia się z dnia na dzień. Kłopotliwe śmieci też nie brzmi bardzo dobrze. I gdy komuś byśmy opowiadali o tym, że mamy pomysł, bo tu jest zakład samochodowy, który zajmuje się recyklingiem starych blach i my te blachy wykorzystamy do tego, żeby zrobić stolik, to skojarzenia, które mamy, niekoniecznie są atrakcyjne. Zrobimy, pokażemy referencje, zrobimy pierwszy prototyp lub chociażby posłużymy się zdjęciami, żeby uzmysłowić, jak to może wyglądać, z pewnością uzyskamy lepszy efekt, lepszy odbiór naszego pomysłu. I tutaj właśnie przechodzimy do części, w której mamy opowiedzieć własną historię. Na pewno spotkaliście się z takim terminem storytelling. To nie jest nic innego jak historia, która ma moc przekonywania. Historie towarzyszą nam od zarania dziejów. One pokazują, pozwalają dzielić się doświadczeniami. Pokazują, jakie korzyści wynikają z jakiego zachowania. Sprawiają, że chcemy być częścią danej historii, danej opowieści. Myśląc o tym, co chciałabym, żeby zostało wam w głowie, myśląc o dobrej historii, akurat posłużyłam się przykładem filmu Pixara. Jest to wytwórnia, którą obserwuję i której filmy oglądam z dużą radością. Pozwólcie, że nie wiem, który film, mam nadzieję, że dobry odtworzę, jak nie, to zaczniemy jeszcze raz. Dobrze. Poznajcie tę opowieść.
Wiktor jest absolutnym mistrzem opowiadania historii, które zapamiętujemy. Posługuje się bardzo prostym schematem. Ta historia niebieskiego ptaka była opowiedziana tak, że zrobili wprowadzenie do historii, okazali bohatera, ale pojawili się antagoniści w wielkiej, wielkiej ilości i pojawił się konflikt. Ten konflikt narastał, 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 aż nastąpił punkt kulminacyjny. Również, na szczęście, podali nam rękę, jak to zawsze Pixar w swoich opowieściach, nastąpiło rozwiązanie akcji, poszukiwanie szczęśliwego zakończenia. Tu dla jednych to była katastrofa, a dla drugich szczęśliwe zakończenie. To jest taki prosty przepis na dobrą historię. Pixar oczywiście, tworząc tę historię, ma zdecydowanie więcej czasu niż my. Natomiast pamiętajcie, tworząc opowieść o tym, co chcecie zrobić, dla kogo, jaką korzyść to przynosi, pamiętajcie o tym, aby opowiedzieć o sensie istnienia tej usługi lub produktu, który stworzycie. Po co on w ogóle jest? To jest wasz główny wątek. Jak się odnosi do doświadczenia ludzi, dla których go tworzycie? Po co w ogóle on istnieje, jaką korzyść przynosi. I odnieście się również do tej sfery emocjonalnej. Pamiętajcie jednakże, żeby nie dać się zagubić w ilości wątków. Jedna historia, jedna myśl przewodnia. Aby sobie ułatwić tą pracę przy opowiadaniu historii, pamiętajcie o tej prostej metodzie rysowania storyboardów, czyli krótkich scenek obrazkowych. Tam się znajdują zazwyczaj dwa elementy. Z jednej strony jest element, tak u Pixarze czarno-biały zwany, to jest akcja, czyli co się dzieje. Ale równie ważne są emocje, czyli te kolory i słowa, których używacie. Budując takie historie, sprawdźcie, czy na pewno to, co chcecie powiedzieć, jest tak odebrane przez sprzymierzeńców, których poszukujecie, przez odbiorców waszych produktów i usług. Jest taka prosta metoda, aby sprawdzić czytelność własnej historii, tak zwany coffee test, test kawiarniany. Znajdźcie, to nie musi być kawiarnia, ale komfortowe miejsce, gdzie można w sposób absolutnie szczery porozmawiać. Takie miejsce, gdzie miło z drugą osobą spędzicie czas. Nie posługujcie się zbyt dużą ilością danych i cyfr. Macie jeden cel.
Chcecie porozmawiać z kimś, żeby sprawdzić, czy to, co mu opowiadacie, rozumie tak, jak wy chcieliście, żeby to zrozumiał. Czy wyłapał tą główną myśl, czy ten sens istnienia waszego produktu czy usługi jest dobrze odczytany, czy korzyści są czytelne i czy one są motywujące dla waszego rozmówcy. On może również poddać wam ciekawe nowe pomysły i rozwiązania. Może dać wam informację, która pomoże wam przebudować historię tak, aby była jeszcze bardziej motywująca do działania. I obserwujcie też nie tylko, jak zaczynacie opowiadać o swoim pomyśle, obserwujcie zachowanie. Patrzcie na to, jak reaguje, co robi, gdzie się do was zbliży, gdzie nabierze dystansu i będzie słuchał z bardzo otwartymi oczami. I taka rozmowa wcale nie musi być długa. Jeżeli opowieść o waszym pomyśle to jest minuta, dwie, może trzy, to cała taka rozmowa może się zamknąć w 10 minutach, a będzie bezcennym źródłem informacji na temat tego, czy na pewno to, co opowiadacie o swoim pomyśle, trafia do przekonania, trafia w potrzeby i problemy osoby, dla której to tworzycie i czy ona odbiera w 100% to opowiadanie tak, jak chcecie. Tworząc dobrą opowieść, pamiętajcie o tym, żeby mieć ten szkielet historii, tą najważniejszą myśl towarzyszącą waszemu rozwiązaniu. Odnieść się do doświadczenia człowieka, do jego potrzeb i problemów i dać mu przestrzeń na wyciąganie wniosków, na poczucie, nie tylko zrozumienie, ale również odczucie wartości waszego rozwiązania. I to, co ważne, przetestujcie to na kimś, kto nie był zaangażowany w proces powstawania pomysłu, żeby faktycznie mógł spojrzeć świeżym okiem na to, co do niego mówicie. Wrócimy teraz na chwilę do Natalii. U niej historia wyglądała tak, że ten początek to był banalny problem dziury w skarpecie. No i trudno o tym opowiadać w sposób niesamowity. Natomiast można się odnieść do własnego doświadczenia, do tego, że przechodziła kiedyś rehabilitację, że ten odruch przypomniał jej o tym ćwiczeniu. Wykonywała proste prototypy i testy na początku na bracie i znajomych, a na końcu tej drogi powstał taki profesjonalny prototyp, z którym zwracała się do rehabilitantów, do Akademii Medycznej, do potencjalnych inwestorów, przedstawiając im sens istnienia tej dziurawej skarpety. Mówiła, jest to po to, żeby rehabilitować płaskostopie. Taka była jej opowieść. Ta skarpeta służy temu, aby podświadomie rehabilitować stopę. Natalia mówiła, że jest ona zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, dla aktywnych i nieaktywnych. Tworzyła znak graficzny nawiązujący do tego punktu, który w zetknięciu z podłogą sprawia, że stopa zaczyna pracować zgodnie z takimi wymogami sztuki. I stworzyła nazwę, która mówiła o tym, że to jest coś więcej niż zwykła skarpetka, że to jest taka inteligentna skarpetka. Tak? Czyli już prowokowała do zadania pytania, to na czym to polega, o co chodzi. Tak wyglądała opowieść Natalii. Szukając sposobu na opowiadanie o tym waszym pomyśle, który stworzycie, spróbujcie wejść też na strony crowdfundingowe, ponieważ tak jak pokazywałam wam tą grę wymyśloną przez Polaków i naprawdę warto zobaczyć, jak oni opowiadają o tym swoim pomyśle, który spotkał się z takim poparciem, bo jest bardzo dobrze sformatowany. Tak samo warto popatrzeć na inne przykłady i zobaczyć, które opowieści zyskują większe poparcie, a które opowieści, mimo że mówią o bardzo wartościowych i ciekawych rozwiązaniach, w ogóle nie są dla ludzi interesujące i nie zyskują poparcia. Czytajcie dobre opowieści, oglądajcie dobre filmy, podpatrzcie dobrych komików. To wszystko są źródła fantastycznych opowieści, które w swej esencji mogą być sprowadzone do 2-3-minutowej formy, do właściwej nazwy, do znaku, który wspiera tą opowieść.
ta nazwa i znak to są nasze rekwizyty, które mają uczytelnić nasze intencje. Mamy jeszcze czas na kolejną opowieść, bardzo się cieszę. Tutaj również pomysł powstał na bazie osobistego doświadczenia i powstało bardzo ciekawe, bardzo użyteczne, bardzo potrzebne rozwiązanie z wykorzystaniem technologii komputerowych. Jest to opowieść o aplikacji telefonicznej. Będzie ona w języku angielskim, za co przepraszam, jest bez tłumaczenia. Bardzo dużo materiałów jest po angielsku, ale myślę, że przy wsparciu obrazem bez problemu poradzicie sobie ze zrozumieniem sensu istnienia problemu, który zaistniał, sensu istnienia rozwiązania, które się pojawiło. A potem oczywiście w skrócie opowiem. In life, we've either been bullied, seen bullying, or maybe we are a bully. Something that each of us can relate to in one way or another. The four major types of bullying are physical, verbal, cyber, and emotional. Being a bully or being bullied is not tied to any age or gender. The statistics are quite the same, meaning no one group of individuals can be associated as a bully. Bullying can start from kindergarten through grade 12 and even into adulthood. 1 in 10 students drop out of school, and over 160,000 miss school every day because of repeated bullying. 256 American students commit suicide every year because of bullying. Bullying can last days, weeks, sometimes even years. Over 3.2 million students fall victim to bullying and don't know who to talk to about the issue. This is where the bully box comes into play. Students can pull out their smartphone or log into a desktop computer and report bullying. It's that easy. Students can feel secure because they know it is 100% anonymous. Reports don't require your name, there's no IP address tracking, and anyone around you thinks you're sending a text or a tweet. Students can finally feel safe when reporting bullying. The administrator then receives an email. It tells them exactly what the report said, so that way they can intervene quickly. We even allow schools to receive free of charge phone calls for reports containing key words like gun or bomb. The bully box also allows administrators to keep track of essential data, such as the location that bullying takes place at most often. We even go so far as to compile Department of Education reports for administrators, saving countless hours. So who am I? I'm a student. I'm a student taking a stand against bullying in a profound way. The Bully Box was founded by students, developed by students, run by students, and backed by many big names. With your help, we will change the world for the better. If you've witnessed bullying, or maybe you're a victim, report it. Download the app from the Apple App Store, the Google Play Store, or log into bullyboxreport.com and use the password provided to you by your school. You can quickly fill out information about one or many incidents, as well as attach photographic evidence. The rest is up to you. Take a stand against bullying in your school. Report what you see, report what you hear. Wracamy do naszej prezentacji. Ta historia była oparta o poważny, osobisty problem z doświadczeniem tego, że rówieśnicy znęcają się w bardzo różny sposób nad osobami w środowisku szkolnym i że te osoby czują się bardzo często bezradne, co ma okropne skutki. Z drugiej strony pojawiła się obserwacja, że może pudełka, do których wrzuca się anonimowe treści o tym, że ktoś zrobił coś, są dość archaiczne w dzisiejszym świecie. Nie pozwalają na utrzymanie anonimowości, ani nie dają gwarancji odpowiedzi. A właściwie telefon już towarzyszy nam w codziennym życiu na okrągło. I tak powstało rozwiązanie, aby zrobić aplikację telefoniczną,
która będzie służyła temu, aby raportować i za te sceny znęcania się nad kimś, których jesteśmy świadkiem, ale nie potrafimy osobiście jakoś na nie zareagować, i te, których doświadczamy. Aplikacja jest stosowana przez ponad 200 tysięcy uczniów w 16 krajach aktualnie. Spotkała się z takim zainteresowaniem i pozytywnym odzewem, że powstała część jakby interfejsu ze szkołą i faktycznie zmienia to sposób, w jakim funkcjonują dzieciaki w środowisku szkolnym i jak się czują, i jest to narzędzie, które zmniejsza ich bezradność. Kolejnym przykładem dość ciekawym, który też stworzony został na podstawie własnego doświadczenia, teraz patrzę na czas, może tylko opowiem, dostaniecie prezentację, więc będziecie mogli zobaczyć linki do materiałów również. Jest alternatywne rozwiązanie dla problemu takiego, że z kolei inne twórca i platformy do uczenia się doświadczył znęcania się ze strony dorosłych, którzy powtarzali mu, że jest słaby w nauce, że może on by zastanowił się nad tym, że powinien zdobyć jakiś zawód i zająć się czymś innym, że niekoniecznie na kariera naukowa jest jego przyszłością. Szczęśliwie w czasie wakacji jego rodzice zmusili go, jak twierdzi, do tego, aby wziął korepetycję z fizyki, online'owe właśnie, u profesora, którego dla niego znaleźli. Bardzo niechętnie się na to zgodził i to doświadczenie zmieniło w ogóle wszystko w jego życiu później. Stwierdził, że można się inaczej uczyć, można dostawać wsparcie, można unikać poniżania i że chciałby, aby takie doświadczenie było udziałem również innych osób, które mogą mieć podobne problemy. Stworzył platformę internetową, która pozwala uczyć się w tempie i sposób dostosowany do potrzeb i możliwości. Nadał jej nazwę Bot Angel, która również w sposób taki intrygujący, ale jednak jak się pozna ideę i sens istnienia tej platformy internetowej, to jest spójna z celem jej istnienia i korzyścią, jaką daje. Więc ten sens istnienia po to, aby istniejemy po to, aby dopasować sposób możliwości uczenia się do Twojego serca, do tego, jak Ty funkcjonujesz, z bardzo dobrze dopasowaną nazwą, prostym logotypem, bardzo dobrze zafunkcjonowało w świecie tej edukacji online. Patrzę teraz na czas. Może inna teraz historia, dużo lżejszego kalibru. Dwa ukąszenia pszczoły. Nie wiem, czy Daria nam tutaj wrzuci ten film, czy już nie, ale mogę też o nim opowiedzieć. Czterolatka została ukąszona przez pszczołę dwukrotnie. Jej rodzice, którzy prowadzili pasiekę, aby dziewczyna zaczęła się strasznie bać pszczoły, w ogóle nie chciała dziewczynka wychodzić na dwór, bawić się. Rodzice stwierdzili, że trzeba szybko zareagować na ten problem i zaczęli ją oswajać ze światem pszczół poprzez wzbudzanie zainteresowania tym, jak one funkcjonują, jak żyją, czego potrzebują, dlaczego ją urządliły, jak można się zachować, żeby tego uniknąć. Dziewczyna pokochała te pszczoły i dowiedziała się również, że są zagrożonym gatunkiem i należy się im ochrona. Zaczęła sprzedawać na początku po prostu domową lemoniadę słodzoną miodem z pasieki jej rodziców przy ogródku, przy własnym domu, jednocześnie przekazując informacje, że część tego dochodu przeznacza na ochronę pszczół, przekazuje organizacji zajmującej się ochroną pszczół i również edukowała osoby, które piły lemoniadę, kupowały im lemoniadę, starała się zarazić tą miłością do pszczół. Powstał z tego wielki biznes,
Lemoniada jest butelkowana, rozprowadzana po coraz szerszej okolicy i od problemu, który mógł się stać jakimś takim doświadczeniem, które sprawiłoby, że dziewczyna by się panicznie bała jakiegokolwiek fruwającego stworzenia, przeszła do wiedzy o pszczołach, zrozumiała, że to im jest potrzebna pomoc i takie rozwiązanie stworzyła. Znowu i logotyp, i produkt, i sens istnienia tej lemoniady, bardzo prostej historii, został opowiedziany, zyskał wielką popularność. I na sam koniec jeszcze lżejsza opowieść. Znajdziecie też film do niej. Zazwyczaj te pomysły, wszystkie te pomysły, które wam tutaj przekazuję, były wymyślone przez nastolatków lub wręcz dzieci i ze wsparciem sprzymierzeńców, zazwyczaj to była najbliższa rodzina, a potem krąg osób sprzyjających tym rozwiązaniom się powiększał, opowiadają własną historię na swoich stronach internetowych i dobrze jest jej posłuchać. Gdy gromadziły fundusze, też opowiadały one historię o tym, skąd się wziął pomysł, dlaczego to jest istotne i jakie korzyści przynosi. Tutaj mamy z kolei przypadek, gdy 14-latka z wyprzedzeniem, bardzo rozsądna kobieta, poszła do rodziców i powiedziała: kochani, jako 16-latka w Stanach Zjednoczonych będę mogła mieć prawo jazdy, chciałabym mieć samochód. Rodzice powiedzieli: fantastycznie, tylko my ci go nie kupimy. Dziewczyna zastanowiła się, co ona może zrobić, żeby przez te 2 lata nazbierać sobie na samochód. Jej hobby to było robienie biżuterii i wymyśliła sobie, że stworzy taką biżuterię. Dziewczyny pewnie będą to doskonale znały. Zrobi sekretnik, do którego samodzielnie wybiera się elementy do środka, które można schować i są jakimś takim fragmentem bardzo osobistej opowieści dla darowanego albo o tym, kto go nosi. Sekretniki istniały, to nie było nic nowego, takie pudełeczka, które są zawieszane na łańcuszku, w środku można było umieszczać zdjęcia najczęściej, takie się spotykało. Natomiast w tym samym czasie powstała moda na charmsy, na takie zawieszki na bransoletkach. Dziewczyna postanowiła połączyć jedno z drugim i takie małe elementy, które sam sobie dobierasz, aby stworzyły własną opowieść, twoją unikalną, osobistą, zamykać w pudełeczku, które je prezentuje. Przez 2 lata zarobiła na znacznie lepszy samochód, niż się spodziewała. Jej pomysł zyskał nie tylko grono przyjaciół, którzy kupowali od niej, i znajomych, którzy kupowali od niej te zawieszki, ale taką pocztą pantoflową wieść się rozbiegała i zyskała osoby, które chciały również sprzedawać te jej charmsy, które chciały zająć się projektowaniem tych elementów indywidualnych w środku i chciały się stać częścią tej historii. No teraz to jest wielki, bardzo dobrze prosperujący biznes, który został wymyślony przez 14-latka, a wziął się z potrzeby posiadania samochodu. Tak też bywa. W czasie waszej pracy proszę pamiętajcie o tym szukaniu dziury w całym. O tym, że wasze osobiste doświadczenia, czasami bardzo zaskakujące, mogą dać wam powód do szukania ciekawego rozwiązania problemu lub odpowiedzi na jakąś potrzebę. Pamiętajcie o tym, o tych 4 etapach myślenia projektowego, o analizie otoczenia z empatią, którą robimy, po to, żeby poznać własne możliwości, potrzeby i problemy ludzi i sprzymierzeńców. O różnych metodach, narzędziach, o których rozmawialiśmy, wymyślania rozwiązań problemu lub wymyślania sposobu zaspokajania potrzeb. Prototypujcie, przynajmniej spróbujcie i zobaczcie, jaką siłę ma bardzo prosty prototyp, bardzo prosta scenka odegrana, jak pięknie jest pretekstem do rozmowy, która wnosi znowu nowe pomysły do udoskonalenia naszego pomysłu
I myśląc, opowiadając o tym, co chcecie zrobić, trzymajcie się prostego schematu, aby mówić o tym, po co istniejecie, jaką korzyść przynosicie, jakie to ma miejsce w doświadczeniu w życiu osoby, dla której to robicie. Zróbcie ten test kawiarniany, bo on z kimś, kto nie jest włączony w projekt, bo on pozwoli wam upewnić się, że zarówno ta opowieść, jak i nazwa waszego przedsięwzięcia, jak i znak graficzny tworzą wspólną i zrozumiałą całość taką, o jakiej myślicie. I pamiętajcie o tych narzędziach. Wiem, że doświadczyliście tutaj, bardzo dziękuję wam za cierpliwość i determinację. Pamiętajcie o tych różnych narzędziach. Dla każdego jakieś inne narzędzie zostanie w głowie. Dla każdego z was inna historia będzie inspirująca. I nie musicie korzystać ze wszystkich, ale wiedzcie, że macie takie zasoby i będziecie mogli się do nich odnieść w tej prezentacji. Jak powiedział szef Google, innowacje wcale nie powstają w skostniałej instytucji. Ich autorem zwykle jest uczeń, student lub jakiś szaleniec, lub ktoś inny, kto ma wspaniałą wizję. I ja dokładnie podpisuję się rękami i nogami pod tym stwierdzeniem. Też tak uważam. Uważam również tak jak David Kelly, że ta kreatywność jest w każdym z nas i musimy tylko nabrać przekonania, że tak faktycznie jest, że nie jest ona przypisana do szkół artystycznych i wielkich projektantów. Opowiedziałam wam o tym szukaniu dziury w całym po to, żeby zostało wam w głowie to, że nasze doświadczenie lub zaobserwowane doświadczenie jest początkiem dobrej historii. Jest początkiem ciekawego, użytecznego, nowego rozwiązania, na które z pewnością wpadniecie. Jestem bardzo ciekawa, jakie dziury w całym wy znajdziecie i jakie rozwiązania wpadną wam do głowy. Serdecznie dziękuję za waszą wytrwałość i cierpliwość i niesamowicie aktywne uczestniczenie w tym webinarium, bo naprawdę nie byłam pewna, czy z powodzeniem przeprowadzimy te ćwiczenia w takiej formie, a świetnie z wami się to udało. Serdecznie dziękuję.